zacznę opaplać o Sarze J. Maas, chciałabym tylko przypomnieć o moim wczorajszym filmiku dotyczącym Królewskiej Italii, która w pewien sposób jest powiązana z tą serią, o co chodzi. Zachęcam Was do zobaczenia tego filmiku. Link do niego zostawiam w opisie poniżej. A teraz jeśli chodzi o Sarę J. Maas. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale za mną naprawdę intensywny weekend. Wydaje mi się nawet, że wstawiałam coś tam na Instastory, że zaczynałam czytać te książki, bo siedziałam na Dubsku i czytałam, a jak nie siedziałam, to spacerowałam, czy do sklepu, na pocztę, czy gdzieś indziej, no i czytałam, aż w końcu przeczytałam. Koronę w mroku, Dziedzictwo ognia, Królową cieni oraz Imperium Bush. Maraton z Sarą J. Maas oficjalnie uważam więc za zakończony. Poproszę o fanfary, konfetti, łapki w górę, jeżeli podoba Wam się to, że w końcu przeczytałam to i o tym paplam czy coś, ponieważ dokonałam niemożliwego. W 3 dni przeczytałam 4 książki, takie grubaśne książki, każda kolejna grubsza od poprzedniej, tak jakby Sara J. Maas miała po prostu w głębokim poważaniu nasz wzrok, nasze kręgosłupy, bo to wszystko jest bardzo ciężkie, no i wiecie co? Chwała jej za to, ponieważ to, co się po prostu wyprawia w tych książkach, to... O mój Boże, nie wiem, czy pamiętacie moje paplando dotyczące Szklanego Tronu i to, jak piałam tam z zachwytu, czego teraz tak kompletnie nie rozumiem po przeczytaniu tego wszystkiego. W każdym razie, dziś mam ochotę pomnożyć to pianie razy milion, ale nie zrobię tego, ponieważ wtedy wyłączycie ten filmik, zanim na dobre się zacznie, nie wytrzymacie ze mną tak długo, gdy będę krzyczała, że to kocham i tak dalej, więc postaram się trzymać moje emocje na wodzy. Generalnie bardzo trudno opowiedzieć o tych książkach bez spoilerowania, co też zamierzam dzisiaj zrobić, więc jeżeli to paplando okaże się niewystarczające, będziecie chcieli takich dokładniejszych dyskusji, dajcie znać, możecie też zadawać konkretne pytania, być może nagram takie Saro J. Maasowe Q&A sama, albo z Ulą, albo z bestsellerkami, tak wiecie, żeby podyskutować troszeczkę o tych książkach, ponieważ naprawdę nie wiem, jak mam dzisiaj powiedzieć o tych wszystkich 4 tomach w jednym filmiku, ale postaram się, to będzie ciężkie zadanie. Zacznę może od tego, że pierwszy tom w porównaniu do kolejnych rzeczywiście wypada słabo, tyłka nie urywa, a ja tak bardzo się w nim zachwycałam. Korona w mroku wypada nieco lepiej, także jeżeli zraził Was jakoś tam do siebie Szklany Tron, dajcie szansę kolejnym tomom, bo to naprawdę się rozwija. Jak już mówiłam, Korona w mroku jest lepsza. W Dziedzictwie ognia pojawia nam się cudowna postać Manon, wiedźma Manon, która tak pięknie rozkwita w Imperium Bush. Nagle okazuje się, że ten świat wykreowany przez Sarę J. Maas, on jest naprawdę rozległy, pojawiają się inne krainy, pojawiają się wiedźmy, pojawiają się tak uwielbiane przez autorkę Fe. Pojawia się również Rowan i teraz błagam, zabijcie mnie, ale naprawdę nie rozumiem, dlaczego skradł on serducho tylu czytelniczkom. Cały czas pisałyście, Anita, przeczytaj 3 tom, Rowan, tam pojawia się Rowan, zakochasz się w nim, no i kurde, wiecie co? Tak sobie o nim myślę, bardziej lubiłam go jako buca niż pantofla, ale że dosyć szybko przeistoczył się w pantofla, to nawet nie zdążyłam się w nim jakoś tak bardzo rozkochać, pozachwycać się nim, gdy to musiałam po prostu przerwać. Mówi się trudno i żyję dalej, zwłaszcza że Rowan, on tak do końca jest taki w sumie... Nie, mówię tej postaci nie. W dalszym ciągu jestem Team Kaol, całkowicie świadoma jego wszystkich wad oraz zalet. Bardzo podoba mi się też to, jak autorka rozwinęła postać Doriana, który z takiego cukierkowatego księcia przeistoczył nam się w kogoś innego. W sensie taką osobę z charakterkiem, chociaż trochę. To bardzo mi się w tej postaci podobało, na co wpływ oczywiście miały tam pewne wydarzenia, w których uczestniczył. Podoba mi się nawet to, jak rozwinęła się postać Seliny, która totalnie zaskoczyła mnie w Imperium Bush, co no nie zmienia faktu, że nie jestem za bardzo jej fanką. Przede wszystkim tak, wolę Sardofien niż to, wiecie co mam na myśli, Sardofien, to tak fajnie się wymawia i to jest takie fajne. A jeżeli chodzi o Selinę, wszyscy, którzy myśleli, że ona jest taka idealna, łącznie ze mną, po przeczytaniu Szklanego Tronu, wiecie co? Będziecie zaskoczeni, bo ona nie jest taka idealna, ona ma tam rozmaite wady, chwilami też zachowuje się totalnie irracjonalnie. Na przykład do tej pory nie rozumiem jej focha, którego strzeliła na pewną postać w Koronie w mroku, zwłaszcza, że tę postać wykorzystano, żeby się do niej dostać, więc na dobrą sprawę ta postać też padła ofiarą pewnego spisku, a ta strzeliła fochem, wiem, że to doprowadziło do czegoś tam, ale... I tak tego nie rozumiem, także Selina jak dla mnie chwilami zachowywała się totalnie irracjonalnie, w związku z czym nie jestem jej fanką. To chyba pierwsza seria młodzieżowa, w której nie lubię za bardzo głównego bohatera.
wolę innych bohaterów niż Celina, na przykład Manon, jak już ustaliliśmy. Uważam, że to jedna z lepiej wykreowanych postaci w tej serii. Jeśli chodzi o tę serię tak ogólnie, kocham ją przede wszystkim za mnogość wątków, całą masę naprawdę świetnie wykreowanych bohaterów, takich, których kochamy bądź nienawidzimy, ewentualnie takich właśnie jak Rowan. Bo Dorian, on był omkły tylko w Szklanym Tronie, a Rowan... Nie będę się wam narażać, także bardzo lubię to właśnie za wątki, za bohaterów, za akcje, bardzo dużo akcji. Nie przeszkadza mi nawet pewna wtórność, takie nawiązania do Harry'ego Pottera widoczne w Imperium Bush, czy do Dworu Cierni i Róż, które tak bardzo rzuciły mi się w oczy, gdy czytałam Dziedzictwo Ognia. Podobno też Imperium Bush kończy się jak Dwór Mgieł i Furii, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić, ponieważ nie czytałam dalej Dworu Mgieł i Furii. W każdym razie wychodzi na to, że Sarah J. Maas kopiuje samą siebie. I czy przeszkadza mi to? Nie, absolutnie nie. Nie zdziwię się nawet, jeżeli powstanie kolejna seria, w której bohaterowie Szklanego Tronu spotkają się z bohaterami Dworu Cierni i Róż, ponieważ jak doniosła mi Ania Bestsellerka z kanału Bestsellerki, Sarah J. Maas napisała na Twitterze, że te dwa światy z tych dwóch książek to jedno uniwersum, tak jakby światy równoległe, więc wystarczy włączyć bramę, żeby jedni bohaterowie przeszli do drugich, się spiknęli i w ogóle, więc wszystko jest możliwe. I jeżeli coś takiego powstanie, na pewno to przeczytam, ponieważ książki Sarah J. Maas to moje takie guilty pleasure. To nie jest nic ambitnego, absolutnie nie, ale to jest rozrywka w najczystszej postaci. Te książki dostarczają tylu emocji, że normalnie nie wiem, co powiedzieć. I naprawdę nie przeszkadza mi to, że gdyby zmiksować dwóch dowolnych bohaterów Szklanego Tronu, otrzymalibyśmy dwóch dowolnych bohaterów Dworu Cierni i Róż. Nie. Jedyny mój zarzut taki względem tych książek, zwłaszcza Imperium Bush, dotyczy może trochę zbyt dużej ilości scen a la Grey, może nie dosłownie, ale coś w tym stylu. Wiem, że Sarah J. Maas lubuje się w romansach, to widać po jej książkach, ale wydaje mi się, że one są zbędne. A jeśli okej, dobra, może nie do końca zbędne, ale na pewno można by je okroić, ponieważ jest to seria, po którą sięga młodzież, nie tylko ta starsza, ale też młodsza, więc jeżeli Sarah J. Maas bała się, albo nie wiem, inaczej, zaplanowała sobie, żeby Imperium Bush było takie grube, żeby stało się taką cegłą, to po prostu mogła ograniczyć te sceny i dorzucić więcej akcji, bo akcji nigdy za wiele, chociaż w tych książkach jest tyle akcji, że po prostu... Ale no, myślę, że tak byłoby lepiej, więc jeżeli chodzi o Szklany Tron, tą serię, te wszystkie tomy, które dotychczas przeczytałam, uważam, że jest to jedna z najlepszych serii młodzieżowych, jakie kiedykolwiek powstały. Totalny rozpierniczacz systemu, więc polecam je wam bardzo, ale to bardzo gorąco. Wszystkie 5 tomów plus nowelki właśnie. Gdzie ja mam nowelki? Czekajcie. Zabójczyni, naprawdę warto zapoznać się z tymi nowelkami przed sięgnięciem po tę serię, zwłaszcza przed przeczytaniem Dziedzictwa Ognia, tak mi się wydaje, ponieważ przez ten weekend te wszystkie tomy zlały mi się w jedno, więc nie wiem, czy dobrze mówię, ale warto się z tym zapoznać, zanim sięgniecie po to, po te wszystkie cudowne, wspaniałe tomiszcza, które polecam wam raz jeszcze bardzo, bardzo gorąco. Seria rozpierniczająca system. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrała filmik o takich seriach młodzieżowych właśnie rozpierniczających system, i to totalnie dajcie znać, to pojawi się taki filmik, ponieważ teraz chcę tak troszeczkę ograniczyć recenzje, bo ostatnio mój kanał żyje samymi recenzjami, i wzbogacić właśnie go o jakieś takie rozmaite pogadanki, między innymi o Szklanym Tronie serii, którą polecam wam bardzo, bardzo gorąco. Jeśli więc chcecie takie filmiki właśnie, po pierwsze, dyskusję na temat Szklanego Tronu plus filmik o moich ukochanych seriach młodzieżowych, dajcie znać w komentarzach poniżej, coś takiego powstanie. Jeżeli filmik wam się podobał, będę wdzięczna za łapki w górę. No i raz jeszcze polecam wszystkie 5 tomów Szklanego Tronu i z niecierpliwością czekam na więcej. No i mam nadzieję, że do tego czasu ogarnę Dwór Mgieł i Furii i ten kolejny dwór, który pewnie niebawem wyjdzie, bo przydałoby się naprawdę. Przydałoby się, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy filmik. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa! Chociaż czekajcie, jeszcze jedna sprawa. Team Koala, czyli Keol, Team Alpaka, czyli Rowan, i Team Dorsz, czyli Dorian. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z alpaką, Dorszem i Koalą, zapraszam was do zobaczenia filmu Bestsellerek, ale w którym teamie jesteście i dlaczego? Też piszcie, bo jestem strasznie ciekawa. Ja może w jakimś filmiku takim ze spoilerami rozwinę, dlaczego dokładnie Keol, bo kocham go chyba najbardziej. Chociaż nie byłby chyba dobrym mężem dla mnie książkowym, więc po prostu kocham go, bo jest jedną z ciekawszych postaci. Ale na męża to chyba rzeczywiście za słaby, więc tak,
Znowu gadam głupoty, więc będą się już zmywać. Trzymajcie się, pa!